Zamek Szczeciński, dawna siedziba książąt pomorskich, po odbudowie pierwszych skrzydeł przeznaczony został na wojewódzki dom kultury, jakich mało. Muzyczny Szczecin przedstawia nam najpierw chór studencki miejscowej Politechniki. Ma też Szczecin poważną konkurencję dla stuli grosza. Jan Szyrocki kieruje międzyszkolnym chórem chłopięcym. Wiatry, liście jesienne, moje włosy w ród. Ej, jabłonko, jabłonko, ile nocy i dni czekać będę na wiosnę. Dekoracji budować nie potrzeba. Wystarczy opanować kunszt szpady i serca i już można kręcić sceny równie malownicze, co niepokojące. Przy Domu Kultury działa amatorski klub filmowy, który porwał się na dzieło historyczne z kostiumami i z dreszczykiem. W tymże zamku książąt pomorskich obradował sejmik miłośników ziemi szczecińskiej. Byli, a jakże, przedstawiciele władz z Warszawy, z województwa, ale co najważniejsze, sala była pełna ludzi kochających to miasto i tę ziemię. Przez lat 20 Szczecin stał się młodym, ruchliwym, pracowitym ośrodkiem polskiej kultury. Ośrodkiem wydawniczym, teatralnym i muzycznym. Dzięki tym wszystkim, którzy dziś właśnie zakładają Szczecińskie Towarzystwo Kultury.